myślę, że za bardzo się na tym nie znam, natomiast takie moje spostrzeżenia, które jakby wam przekazuję. W każdym razie 80. Dobrze patrzę, Gutku? 80. 85. minuta. Słuchajcie, bramka strzelona właśnie po akcji, po klepie. Gutek tą bramkę strzelił, ja ją widziałem, piłkę dał na przedpole, zszedł do końcowej linii. O, ale ładny strzał z pierwszej, szkoda, że nie światło bramki. Wycofał do końcowej linii, zszedł, wycofał na 11 metr, tam chłopak skutecznie po długim... Musa strzelił? Musa po długim rogu, no to Musa nam rośnie, kochani, tutaj na naszego króla strzelców wewnętrznego. Co się stało? Czemu stoimy? Coś się stało, Gutku? Baterie, tak? Słuchajcie, no to mamy katastrofę, słuchajcie. Bateria nam się kończy. Ciekawe, czy wykorzysta to ziomuś. Mamy techniczną przerwę. No ale tak się zdarza. Natomiast mamy na szczęście my piłkę. Pomalutku idziemy, nie spiesząc się, ale to nie wynika ze złodziejstwa czasu, tylko ze zmiany pilota baterii. Mamy już baterię wymienioną. Szybka piłka jak w pit shopie, słuchajcie, na wymiana kół. Nawet on nie wiedział, że ja... Baterię wymieniłeś, no. Tak? Słuchajcie, ktoś się próbuje dodzwonić. Nie, nie odbierzesz, Misiu, bo to jest Messenger, a w laptopie... Ale nie na dole dzwoni. Aha. To pewnie mamcia, słuchajcie, daje nam zaraz bojowe zadanie. Musimy ją przetransportować do Domciu. Dzisiaj Sylwester, także... Słuchajcie, no mamy 90+, zobaczymy, czy uda się to dowieść. Bo to, powiem wam, taka troszkę męczarnia wyszła nam z tego meczu, ale 1-0, piłkarski wynik, mocno, facet naprawdę murował. Pokaż brameczkę, Gutku, tylko. No to taka, że tak powiem. Nie, no taka, na tym mecz nie dało się nic innego strzelić, no nie mogłeś mu wejść w pole karne mocniej. Odejdź, Nusiu. Czekaj. Zobacz, mamy 1-0, czyli w tym momencie w powtórkach, za chwileczkę, dobrze? Za 3 minutki niech mama zadzwoni. Patrzcie, cyki przed pole i brameczka. I tu nie dało się, patrzcie, ile było obrońców. Ile tam było obrońców? Nalicz żółte koszulki. 2, 4, 6, 8. Patrzcie, 8 obrońców. Ziomek autobusem do nas wyjechał. Natomiast na to się tylko w ten sposób gra. Schodzimy do końca, cofamy do tyłu i tam niepilnowany może strzelić gola. Ale awansu nie mamy jeszcze? Nie, no bo 10 punktów. Aha, czyli 2 do mistrzostwa, 1 do awansu. Dobra, zobaczcie, to o pierwsze, znaczy przepraszam, o wygranie ligi będziemy grać, no ciężko powiedzieć skąd, godło nie poznaje, natomiast to nie Gruzja jakaś? Być może gdzieś, kochani, mamy z tamtych stron grajka. W każdym razie fakt jest taki, że cały czas bez porażki, z 9 punktami na razie liderujemy w grupie, w lidze 9. Zobaczcie jego skład, Gutku, mamy jakiegoś kozaka? No ten patrzył, aj, ten napastnik po lewej, nie wiem jak go wymówić dokładnie, bo to... Ale będzie robił robotę. No to na niego będziemy uważać. W każdym razie, kochani, zobaczcie, 57 zgrania, 74 świadczy o tym, że albo zaczął, nie ma pojęcia, albo właśnie jest tak dobry, że nie zwraca w ogóle na to uwagi. Bo już się przewieźliśmy na tym, że nie wolno na te rzeczy patrzeć, dlatego że facet wychodzi brązowym składem i nagle nas miażdży, bo jest w FIFA już 10 lat, słuchajcie, i właściwie poświęca więcej czasu na FIFA jak na inne sprawy. Natomiast u nas ten moment raczej nie nastąpi. My mamy swoje priorytety, mamy swoją piłkę, którą kochamy. Natomiast czasami mamy mały przerywnik od tej piłki i dzisiaj jesteście w trakcie takiego właśnie secika. Także obserwuję ziomka chwilkę, jak operuje piłką, ale może to właśnie być chyba jednak jeszcze jego początki. Być może też FIFA dostał teraz na gwiazdkę, tak jak my. Także zbiera doświadczenia. Patrzcie. Natomiast my cały czas staramy się klepać piłą, dlatego że jednak jest to bardziej skuteczna forma przedostania się pod bramkę rywala. Owszem, widziałem, że jeden zwód bardzo skutecznie wychodzi za każdym razem, jeszcze straty z tego zwodu nie widziałem, to ruletka. Także bardzo... Nie, ruletka to nie przesadza. Ale słupek. Nie, no nie widziałem, żebyś po ruletce miał stratę. Ja nie używam ruletki, bo on nie robi takiej ruletki, jak ja na przykład. I? A, ale za blisko chyba poprzedłeś. Ja rozumiem, ale jest skuteczna. Chodzi o to, że po tym zwodzie najczęściej jesteś już za obrońcą, a... Najbardziej przydatny zwód w FIFA to zamach. A zamach, tak? Ale teraz też, bo w poprzednich FIFA-ach, a w tych to chyba, nie wiem, nie zwróciłem uwagi po prostu. No dobra, kochani, czekamy na pierwszą bramkę, czekamy na awans do 9. O, właśnie się doczekaliśmy. Piękne okno, Gutek sadzi, wchodzi od Nawasa. Nawas, przypomina, wpada z paczki. Natomiast uwaga, widzowie, uwaga, po tym meczu świętujemy awans i otwieramy co, Gutku? 5 paczek! 5 pack opener! Słuchajcie, 3 brązowe, srebrna i złota!
Bądźcie z nami, słyszycie, będzie się działo, wpadnie, słuchajcie, coś tłustego, mam przeczucie, słuchajcie, na pewno z 75 kilo zawodnika. Dobra, ja się rozłączam, bo mamcia tutaj ma do nas biznes, a na koniec meczu się pojawię. Na razie Gutek prowadzi 1-0 w czwartym meczu 9 ligi. Także na razie mamy awans, natomiast nas interere mistrzostwo. Powiem tak, powinniśmy już tutaj mieć chyba z 5-0, natomiast 2 czy 3 razy Gutek trafił słupek i teraz niewykorzystane się mszczą, co prawda 2-0 prowadzimy, ale zobaczcie, ma ziomuś rzut karny. Zaraz zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Gutek fauluje w polu karnym, uwaga. Tak, jest, 2-1, mamy bramkę kontaktową. Słuchajcie, Misiu Fisiu ładnie teraz tam cieszy się, ale myślę, że Misiu, nie powinniśmy się teraz cieszyć, teraz się smucimy, Gutek traci bramkę, no ale nic się jeszcze nie dzieje do przerwy, 2-1 na koniec, pokażemy wam te bramki. Także czekamy dalej, co się dzieje. Słuchajcie, kochani, no ciężko komentować, bo wynik mocno w jedną stronę, 5-2, natomiast nasz Musa jest niesamowity. Słuchajcie, myśmy tak na początku nie byli do niego przekonani, natomiast okazuje się, że to jest hard. Zobaczcie, patrzcie, Musa. Piąta bramka Musy, no niesamowite. Idzie chłop na rekord, nieprawdopodobnie dabuje nam tu cały czas. Więcej... Ach, rozumiem. Myślałem, że więcej tańczy tutaj, słuchajcie, jak gra. W każdym razie, no, złoty chłopak, co na nodze, to w sieci 6-2, ale przez moment mecz był zagrożony, było 3-2, także coś, ziomek, słuchajcie, chyba osłabł. Nawet przez chwilę pachniało, że zejdzie ze stołu, bo uciekł nam na 30 sekund. No właśnie, spróbujemy double hat-trick. Zobaczmy, szukamy Musy, szukamy, on na spalonym chyba teraz jeszcze nie. Właśnie ziomek nie da szans nam chyba, bo rezygnuje. Jest Musa i pięknie, i Musa, robimy podwójnego hat-triciora. Aj, teraz się nie udało. W każdym razie, kochani, no co mam powiedzieć, no ja myślałem zresztą, że większość meczy tutaj będzie takich dla Gutka łatwych. My nie twierdzimy, że Gutek jest jakimś hipergrajkiem fifowcem, ale na pewno jest solidny i jak na swoje 10 lat naprawdę fajnie w tą piłę gra. Ja jakby nie dojdę nigdy do tego etapu, a z drugiej strony nawet chyba nie próbuję. Cześć, tam czasami się zabawię z kudełkiem, powygłupiamy się, natomiast może tutaj pomogę troszkę od strony księgowej Gutkowi troszkę konto podreperować, może jak coś lepsi troszkę zawodnicy się pojawią, szczególnie ta defensywa nasza, no o ile Musa strzela świetne bramki, to defensywa jednak sporo ich traci. Od niedawna dopiero zaczynamy grać mecze, że to my pierwsi rozpoczynamy strzelanie, ale w 10 lidze Musa, podwójny hat-trick, ale szukał tego gola, 6 szukał, słuchajcie. Słuchajcie, no fajnie się słucha komentarza Szpaka tutaj. Patrzcie, Musa. To kto tam mu się tylko wsadził? Kto mu przeszkodził? Na was pierwszego gola. Ach, na was strzelił pierwszego, to tego, którego nagraliśmy wam. Na was z paczki. Natomiast przypominam, że dla was będzie opening paczek, ale doszliśmy do wniosku, że jednak robimy przerwę od FIFA teraz. Słuchajcie, idziemy na pasze, idziemy na kruszy, na arenę troszeczkę pograć, poruszać się. Natomiast po wywalczeniu mistrzostwa w nagrodę zrobimy te paczki, także jeszcze jeden mecz do otwarcia paczek, natomiast my teraz przypieczętowaliśmy z przytupem awans cyfrą 7-2. Pokażemy wam bramki, jak Musa strzelał, zobaczcie, jak zabiera piłę. Słuchajcie, szkoda, że selekty zmienia im te piły, bo ile tych selekt już będziemy mieć? Powinien wydać dwie piłki, nie? Słuchajcie, kapitan pobiegł, widziałem, pogratulować mu się. No tak trzeba się zachować, kochani, trzeba umieć i wygrać, i przegrać. Natomiast my mamy już awans w kieszeni. Gutku, pokaż nam tylko bramki. Szybciutko patrzcie, jak to ale było. Nie wiem, czy wszystkie się uda. No nie uda się. Oni z karnego. Nie uda się wszystkich, bo już 2-0 jest. 2-1. Rozumiem. Za dużo bramek padło. Za dużo bramek wpadło, czyli wszystkich nie zobaczycie. W każdym razie to nie zobaczycie na wasa bramki, czyli wszystko widzimy Musę. Taki no Lis Polak. Jedno jeszcze nie będzie. Teraz był taki Lis pola karnego, słuchajcie. Bellerin. No Bellerin, słuchajcie, tutaj ładny zwód zrobił, przepuszczenie tak zwane. To było przepuszczenie Bellerina? No. Tak, ładnie przepuścić. No.
Słuchajcie, patrzcie, jaki tu list pola karnego. Pięknie się obrócił. No, piłka go szuka. To też jest ważne dla napastnika, słuchajcie. Trzeba wiedzieć, gdzie stać. Taką motorykę ma fajną. Zobaczcie, zimno, krew w polu karnym. Jest szybki, zwrotny, no taki typowy Asior. Zobaczcie, jeden na jeden świetnie wykorzystuje, nie podchodzi za blisko, bo jednak podejście za blisko często tą piłkę bramkarz zabiera. Patrzcie, po raz kolejny. No ładne te bramki. Gratulujemy Gutku awansu. Ja idę teraz Ci w nagrodę przyszykować jakąś dobrą paszę, a Wy możecie się pobawić. Proszę bardzo, 12-4, 4 mecze, 3 wygrane. Natomiast my w tym momencie malutka przerwa od FIFA, ale jeszcze do Was wrócimy. Dogramy Wam ostatni mecz o mistrzostwo i na koniec nagrody opening paczek. Mamy ich kilka. Do zobaczyska.